Witam serdecznie wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest bardzo atrakcyjnie ubarwiona rybka z rodziny tęczankowatych, modrok słoneczny, pseudomugil furcatus. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Modroki słoneczne pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują głównie niskogórskie, powolnie lub umarkowane płynące potoki leśne z gęstą roślinnością przybrzeżną i czystą wodą we wschodniej części Nowej Gwinei. Po raz pierwszy gatunek opisał Nichols w 1955 roku. Modroki słoneczne to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8 do 10 osobników z przewagą samic. Warto zaznaczyć, że w większej grupie rybki nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 60 litrów. Dorastają do 5 cm, płodność osiągają w wieku 8-12 miesięcy, żyją do 2 lat. Modroki słoneczne mają niskie, wydłużone i lekko splaszczone po bokach żółto-zielone ciało z dwoma pletwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną, z których pierwsza jest znacznie mniejsza od drugiej. Pletwy grzbietowa i odbytowa samców są przezroczyste i obrzeżone na żółto. Pletwy brzuszne i piersiowe są często intensywnie pomarańczowe z uniesionymi pletwami piersiowymi. Pletwa ogonowa rozwidlona. Płatki pletwy ogonowej są żółtawe, obrzeżone na czarno. Górna część drugiej pletwy grzbietowej u samców jasno pomarańczowa. Tęczówka oka niebieska. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są bardziej kolorowe, żółto-pomarańczowym podbrzuszem, z okazalszymi i wydłużonymi pletwami, zwłaszcza pierwsze promienie w pierwszej pletwy grzbietowej. Samice natomiast są nieco mniejsze, z przezroczystymi pletwami brzusznymi i piersiowymi. Modroki słoneczne w swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzenia i filtracji z umiarkowanym prądem wody. Warto jednak pamiętać, że ciśnienie z filtra nie powinno być bardzo mocne, ponieważ rybom trudno się oprzeć mocnemu prądowi. Rybek nie wolno wpuszczać do sfery zakładanych akwariów, ponieważ są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie i wahanie parametrów wody. Modroki słoneczne nie konkurują o pożywienie z innymi gatunkami. Preferują akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do spływania. Zbiornik powinien być obficie obsadzony roślinnością. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie i gałęzie, pływające rośliny. Światło powinno być rozproszone. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Temperatura 24-28, pH od 7 do 8, GH od 14 do 20. W naturalnym środowisku modroki słoneczne żywią się głównie niewielkimi bezkręgowcami i zooplanktonem. Karmić rybek można drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, rozwylitką, ocznikiem, artemią. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryby. Można karmić również pokarmami mrożonymi i suchymi, ale trzeba pamiętać, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone.
Modeloki słoneczne idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. W akwarium biotopowym można trzymać ich wraz z tęczankami neonowymi lub z innymi łagodnymi rybkami o porównywalnej wielkości. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami, rybkami drapieżnymi i dużymi pielęgniecami z jezior Malawy i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie modroków słonecznych nie należy do łatwych ze względu na obniżoną płodność, deformację śródnarybku i krótkie życie ryb. Jaja składane przez młode osobniki w wieku od 8 do 12 miesięcy są najczęściej niezapłodnione i zbyt małe. Nawet w przypadku pełni dojrzałych osobników w wieku powyżej 12 miesięcy ponad połowa ikry bywa niezapłodniona. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Do zbiornika wkładamy drobnoliczne rośliny, najlepiej mech jawański. Bodźcem do tarla służy podniesienie temperatury do 25-27 stopni. Do zbiornika wpuszczamy 10 samic i 5 samców. Ta proporcja pozwala samicom złożyć więcej jaj i nie przemęczać się aktywnymi zalotami samców. Tarlo odbywa się partiami. W ciągu jednego dnia jedna samiczka odkłada do 10 jaj. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z mchem przenosić do innego zbiornika, a do zbiornika tarliskowego dołożyć mech jawański. Okres inkubacji trwa około 3 tygodni w zależności od temperatury. Na rybek duży, pokarm startowy to artemia. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.